Kochani, chciałem was wszystkich przywitać. Na pewno się cieszycie, że dzisiaj będą dwa kazania. Jedno już było. Postaram wam też nie przedłużać specjalnie, ale chciałem dzisiaj podzielić się też Słowem Bożym i pozwolicie, że na początku chcę też jeszcze zwrócić się do Boga. Panie, tak ze względu na Twoje imię tu dzisiaj jesteśmy. Ty każdego z nas przyprowadziłeś tu, Ty postawiłeś także mnie. Ja z siebie nie mam nic do dania, ale Panie, w posłuszeństwie tu stoję, w oczekiwaniu działania Ducha Świętego, że dasz myśli, że dasz słowa, dasz pokarm właściwy na tą chwilę, aby każdy mógł wyjść zachęcony, posilony i wzmocniony w imieniu Jezusa. Amen. Tak jak pastor dzisiaj też modlił się i też czytał to świadectwo, tak sobie pomyślałem, że cudowny jest Bóg, bo mamy Boga, który zmienia rzeczywistość. Kiedy było świadectwo właśnie tego brata z Czeskiej Republiki, kiedy jednego dnia był chory, bardzo chory, może na granicy jakiejś tragedii, a drugiego dnia mógł składać świadectwo, że Bóg go posilił. I tak potrzebujemy takich świadectw dla siebie, aby wzmacniać swoją wiarę, aby wiedzieć, że mamy Boga, który zmienia rzeczywistość. Każdy z nas może znajdować się w różnej sytuacji. Deszcz i słońce padają na tych, którzy wierzą, na tych, którzy nie wierzą. Nas też doświadczają różne sytuacje, ale Bóg wierzącego wyrywa z każdej niedoli. I ten Bóg, który zmienia rzeczywistość, Jezus, który zmienia rzeczywistość, jest naszym Jezusem. Ja dzisiaj chcę mówić o takiej osobistym stosunku do Jego słowa, dlatego że to, co nam zostawił, to jest dziedzictwo, na którym chcemy się opierać. Kiedy chodzimy, tak jak pastor mówił, po górach i widzimy to piękno Bożego stworzenia, to taka wdzięczność wyrywa się z naszych serc, że to, co nam zostawił, to, co widzą nasze oczy, może wszystko służyć dla naszego dobra, ale takim szczególnym darem Jego obecności jest słowo dla ciebie i dla mnie, dlatego że to słowo może być żywe dla naszego życia. I każdy z nas, ja wierzę, że mówię dzisiaj prawie chyba tutaj do wszystkich wierzących, do ludzi, którzy już oddali swoje życie Chrystusowi, ale mówię też do internautów, będę się dzisiaj zwracał do ludzi, którzi już chodzą za Jezusem. Już są Jego własnością. Dlatego, że to nie jest moment, kiedy my możemy usiąść na laurach. Właśnie wtedy Jezus mówi, jeszcze bardziej postaw na moje słowo, jeszcze bardziej oprzyj się na moje słowo, jeszcze bardziej sięgnij do zasobu mojego słowa, aby nasze życie mogło być życiem zmieniającym naszą rzeczywistość, a poprzez nas także rzeczywistość wokół nas. I chciałem dzisiaj przeczytać na początku taki dłuższy fragment, historię, zapisaną w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział od 1 do 11, od 1 do 11 wersetu. I na tej historii oprzeć parę moich myśli, które mnie bardzo dotknęły. Ja będę czytał to z przekładu Nowej Biblii Gdańskiej, akurat taki najbardziej do mnie zaczął przemawiać. Więc przeczytajmy może w całości ten fragment. Ale gdy na niego napierał tłum, na Jezusa, tak, słuchał słowa Boga, on stał przy jeziorze Genezaret. Zdarzyło się, że ujrzał dwie łodzie stojące obok jeziora, zaś rybacy wyszli z nich oraz płukali sieci. Zatem wszedł do jednej z łodzi, werset trzeci, która była Szymona i poprosił go, aby trochę odpłynął od lądu, a gdy usiadł, uczył lud z owej łodzi. Zaś gdy przestał mówić, powiedział do Szymona, odpłyń na głębie i zapuść wasze sieci na połów. Szymon odpowiadając mu, rzekł, mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie schwytaliśmy, ale na twoje słowo spuszczę sieć. A kiedy to uczynił, uwięził wielkie mnóstwo ryb, więc ich sieci się rozdzierały. Zatem skinęli na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przybyli na pomoc i przybyli, napełnili obie łodzie tak, żeby ich nie pogrążać. A Szymon Piotr, gdy to zobaczył, przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, oddal się ode mnie, bo jestem grzesznym mężczyzną, Panie. Bo ogarnął go strach oraz wszystkich, co z nim byli i z powodu połowu ryb, które złapali. Także Jakuba i Jana, syna Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Potem Jezus powiedział do Szymona, nie bój się,
Od tego czasu będziesz tym, który żywcem bierze ludzi w niewolę. Więc kiedy doprowadzili łodzie do brzegu, wszystko opuścili i poszli za nią. I to jest historia, którą każdy z nas już chyba od czasów szkółki niedzielnej słyszał, czytał może ze 20 razy, może i więcej. Ale im bardziej czytamy Boże Słowo, tym więcej otwiera się przed nami Jego zasobów. Ja tą historię też czytałem wielokrotnie, aż w ostatnim czasie zacząłem zwracać uwagę na zupełnie inne szczegóły. Być może będzie to dla was zachętą, być może już mieliście takie przemyślenia, więc chciałem się podzielić właśnie tymi wersetami, które możemy tutaj odnaleźć, a które tak bardzo dotykały mojego ducha. Pierwsze to, co chciałem powiedzieć, to, że dziękuję Bogu, że my mamy cztery Ewangelie. Ktoś kiedyś tam sobie zażartował, no po co są w Biblii cztery Ewangelie? No w zasadzie może jedna dokładna by wystarczyła, nie? Przecież wszystkie mówią o tym samym, historia jest chronologicznie ułożona. Ale zobaczyłem bogactwo Ewangelii, kiedy czytałem właśnie tą historię w Ewangelii Łukasza, a w innych miejscach, w Ewangelii Marka i Mateusza, ta sama historia jest opisana z pominięciem pewnych szczegółów. I zdałem sobie sprawę, że dopiero obraz z tych różnych Ewangelii tego samego wydarzenia daje nam pełne bogactwo tego, co się wydarzyło. Kiedybyśmy tą historię przeczytali tylko w Mateuszu i w Marku, wiele szczegółów by nam mogło umknąć. Ewangelista ani Marek, ani Mateusz nie wspomina dokładnie, jak to się wydarzyło. Po prostu powołanie Szymona. Był rybak, został powołany, poszedł. Ale tutaj Ewangelia Marka pokazuje nam dużo więcej. Mamy większy zasób informacji. Więc kiedy czytamy pierwszy werset, a gdy na niego napierał tłum i słuchał Słowa Bożego, a on stał przy jeziorze Genezaret, zdarzyło się. I wydarzyła się pewna historia, ale to pierwsze, co tutaj mnie dotyka, że słuchał go tłum i napierał tłum. I to jest tak zawsze, że ludzi, którzy słuchają Słowa Bożego, jest dużo. Każdy chętnie powie, zatrzyma się, będzie słuchał. Nieraz organizowaliśmy ewangelizację, nieraz też sami słuchamy. Ale poziom, kiedy Słowo Boże może zmienić rzeczywistość, to nie jest poziom słuchania. To jest dobry początek, ale to Słowo musisz wziąć do swojego życia. Wielu jest słuchaczy, tam był tłum. Ja się zastanawiałem, ilu ludzi z tego tłumu, którzy słuchali Jezusa, było na granicy zmiany swojego życia. Zakładam, że większość tych ludzi wysłuchało, zobaczyło, no fajny nauczyciel, wielu różnych wykładowców ówczesnego prawa chodziło po ziemi jerozolimskiej, po ziemi Izraela, ale czy ono zmieniło życie tych słuchaczy? Wielu jest tych, którzy słucha, ale tych, którzy wpuszcza słowo do siebie głęboko, którzy bierze to słowo, już jest mniej. I dlatego ten sam tłum potem już przy końcach Ewangelii tak samo krzyczał, ukrzyżuj go. Ten sam tłum, który wcześniej był świadkiem cudów Jezusa, który wcześniej słuchał w różnych miejscach, czy to Jerozolimy, czy innych miejscach jego nauk, krzyczał, ukrzyżuj go. Więc kiedy słuchasz słowo, to jest dobry początek, ale to jest punkt startowy, aby to słowo wpuścić do swojego życia. Dlatego, że nie w samym słuchaniu nastąpi zmiana naszego życia. Codziennie słuchamy słowa. Codziennie, czy nawet czytamy Biblię, czy na nabożeństwach, czy nawet w niedzielę na nabożeństwach. Ale można wejść w pewien rytuał. Można wejść w pewien rytuał, że przychodzimy na spotkania, jest fajnie, spotykamy się, pastor czy ktoś inny głosi kazanie, mądre słowa, bardzo dobre słowa, ale kiedy wychodzimy, to już jest poza nami. Dlatego, że tak naprawdę to słowo nigdy nie wniknęło do nas, do wnętrza. Biblia przypomina, czy mówi w historiach o czworakiej roli, że słowo, które jest głoszone, spada na różne grunty, ale tylko na jednym gruncie wydaje trwały owoc. To tak z matematycznego punktu widzenia jest 25%. Trzy rodzaje gruntu też zostały obsiane tym słowem, ale z różnych okoliczności, czy to troski, czy złej gleby, czy sytuacji, czy pośpiechu, czy zmęczenia, czy myślenia już o czymś innym, słowo nie było w stanie wydać owocu. Więc pierwsza moja taka myśl, która
dotyka, kiedy czytam tego fragmentu, aby słowo, które słyszymy, wpuścić do swojego życia. Kiedy ono przejdzie mimo nas, kiedy ono przejdzie, nawet uznamy, że ono jest naprawdę ciekawe i wartościowe, ono nie dokona zmiany w twoim i w moim życiu. Werset drugi mówi tak, ujrzał Jezus dwie łodzie stojące obok jeziora, zaś rybacy wyszli z nich i pukali sieci. I to, co sobie pomyślałem, że Jezus zawsze wykorzystuje to, co jest pod ręką. On nie planował w tym miejscu jakiejś specjalnej Ewangelii. On po prostu przyszedł na miejsce, a tłum napierał. Chciał tym ludziom usłużyć. Więc Jezus używa w twoim i w moim życiu to, co znajduje się pod ręką. Kiedy Bóg wołał na Mojżesza, to powiedział, co trzymasz w swoim ręku? Mojżesz odpowiedział, laskę. To będzie narzędzie do wykonania cudu. Nie źródło cudu, narzędzie do wykonania cudu. Kiedy Jezus miał nakarmić 5000 ludzi, czy 5000 mężczyzn, czy 4000, zawołał chłopczyka, który, co masz w swoich rękach, co macie? No 3 chleby, 2 ryby, czy jakoś tak podobnie. Jezus jest w stanie użyć w twoim i moim życiu to, co masz pod ręką. Nie musisz szukać specjalnych narzędzi, specjalnych okazji. Może nawet to, co trzymasz w ręku, może być narzędziem wykonania cudu. Kiedy Jezus jest źródłem, on użyje to, co masz w swoim ręku. I Jezus zawsze był przygotowany do usługi. On przyszedł na to miejsce, tak jak powiedziałem, nie po to, żeby przeprowadzić wielką ewangelizację, jakąś krucjatę. On zaczął głosić, dlatego że ludzie, zobaczył ludzi, którzy byli, tak jak w innym miejscu jest napisane, bez pasterza. Zobaczył chorych, biednych, strapionych, wystraszonych, potrzebujących przemiany. I zaczął tym ludziom usługiwać. I kolejna taka myśl, która mi się z tym kojarzy, że my mamy płaszcz swojego namaszczenia jako chrześcijanie. Ale bywa tak, przynajmniej patrząc na moje życie, że czasami wychodząc my rozbieramy ten płaszcz, ubieramy, bo teraz idziemy na jakąś specjalną okazję, o tak, teraz będziemy się modlić o kogoś, to jesteśmy poubierani w płaszcz naszego namaszczenia, ale Jezus zawsze był gotowy do służby. Czy to był świt, czy to była noc, jeżeli widział, spotykał się w sytuacji, kiedy wymagała od niego reakcji, usłużenia, on był gotowy zawsze. I dla mnie to jest też taka nauka, że zawsze powinienem chodzić w płaszczu swojego namaszczenia, w płaszczu swojego wyposażenia, jako chrześcijanin, jako gotowy do usługiwania w różnych okolicznościach, nie tylko specjalnie w kościele, jeżeli ktoś wyjdzie do modlitwy, ale być może w parku, a być może pod sklepem, jak widzę jakiegoś biednego człowieka zniewolonego jakimś alkoholem, a może w zupełnie innym miejscu, a może Jezus nad jeziorem spotkał tych, którym chciał głosić słowo życia. Chorych uzdrawiał, demony wypędzał. Tych, którzy byli więźniami, uwalniał, darzył pokojem. Szedł tam, gdzie ludzie byli w potrzebie. Werset trzeci. Zatem wszedł do jednej z łodzi, która była Szymona i poprosił, aby trochę odpłynęła od lądu, a gdy usiadł, uczył ludzi z owej łodzi. Łódź Szymona była do jego dyspozycji. I pytanie do mnie, ale też do każdego z nas, czy my identyfikujemy Jezusa w swojej łodzi? Czy w swoim domostwie? Czy w swojej firmie? Czy w swoim biznesie? Czy może w miejscu pracy? Czy identyfikujesz Jezusa, że jest to udostępnione dla Niego? Tam nad tym brzegiem tego jeziora Szymon użyczył tej łodzi. Ona była potrzebna. On był rybakiem. Ona nie była przeznaczona do głoszenia Ewangelii. To nie było podium z nagłośnieniem i pięknym oświetleniem. To była łódź dla rybaków, pełna sieci, być może jeszcze innego. Ale w tym momencie Jezus był w stanie wyposażenia Szymona użyć do swojej potrzeby. Każdy z nas gdzieś funkcjonuje, gdzieś pracuje, gdzieś ma dom, gdzieś ma jakieś swoje zasoby. Czy identyfikujemy Jezusa w naszym otoczeniu? Czy udostępniamy
Jemu to, co mamy w swoich rękach. To intymna relacja, kiedy wpuszczamy Jezusa głębiej. To intymniejsza relacja, niż tylko stoimy na brzegu i słuchamy Jego głosu. Wchodzimy w partnerstwo poprzez to, że udostępniamy to, co mamy. On chce się poruszać wewnątrz nas i używać tego, co mamy w swoim ręku, aby wejść do naszego domostwa. Tylko tam słowo może się zakorzenić, tylko tam słowo może się rozwinąć. Słuchanie, tak jak powiedziałem wcześniej, wcale nie musi być połączone z przyjęciem i wykonaniem słowa. Może pozostawać fajnym rytuałem, ale kiedy to słowo wpuszczasz do swojego wnętrza, do swojego domostwa, do miejsca pracy, do miejsca przebywania, do miejsca podróżowania, to ono wtedy ma moc, aby w moim życiu dokonać zmiany rzeczywistości. Werset 4 mówi tak. Zaś gdy przestał mówić, powiedział do Szymona: odpłyń na głębie i zapuść wasze sieci na połów. Zaś gdy przestał mówić, powiedział do Szymona, odpłyń na głębie, zapuść wasze sieci na połów. Pośród słuchania tego słowa, które jest wypowiadane, pośród czytania słowa, pośród słuchania kazania, musimy zidentyfikować słowo personalnie dla siebie. Jezus mówił do tłumu, ale w pewnym momencie zwrócił się do Szymona. Wsiądź i popłoń na głębie. To nie była tylko ta kwestia, że Jezus wsiadł do łodzi i się odsunął, żeby lepiej jego głos się roznosił. To było personalnie do jego funkcjonowania. Wsiądź i popłoń na głębie. Tylko na głębi Bożego Słowa, tylko w głębi możemy znaleźć słowo personalnie skierowane do mojego i twojego życia. Intymne, słowo rema. Takie, które przyjdzie nie jako litera, ale jako to, co wypali, zmieni czy doprowadzi do nowej sytuacji, do zmiany rzeczywistości. To bardzo musiało Szymona skonfrontować, dlatego że on był rybakiem. To jest napisane, ale każdy rybak wie, że w dzień nie łowi się ryb. Weź sieci i zarzuć, a jest piękna pogoda, słoneczko, ryby są pochowane. Konfrontacja rzeczywistości, którą znamy w stosunku do rzeczywistości wypowiadanego słowa, zawsze będzie sprawiała nam problem, bo musimy się opowiedzieć za tym, co widzimy lub za tym, co słyszymy jako Boże Słowo. I Boże Słowo często przychodzi w konfrontacji do tego, co my znamy. Jeżeli znasz jakąś czynność, tysiące razy wykonywałeś i wiesz, że jeżeli zrobisz to, to powstanie to, a słyszysz słowo, które mówi przeciwko temu, to cały nasz rozum, całe nasze ukształtowanie będzie wołało, że to nie ma sensu, że to się nie powiedzie. Naaman, który jako syryjski dowódca przybył nad rzekę Jordan, aby zostać uzdrowionym, usłyszał, że ma wejść i 6 razy się okąpać. No ale jaki to ma sens, jeżeli w Syrii były piękne rzeki, dużo większe? Tam też mogłem się okąpać. Dopiero kiedy pod wpływem swoich doradców, sług czy współtowarzyszy złamał swoją cielesność, mógł wejść i zostać oczyszczony. Kiedy niewidomy przyszedł do Jezusa i było w sadzawce, leżał, przepraszam, kiedy chory w sadzawce, który leżał, czekał na poruszenie wody, i to poruszenie nie następowało i usłyszał słowo Jezusa, musiał skonfrontować się z rzeczywistością, którą znał. A rzeczywistość była taka, że tylko raz do roku, kiedy było poruszenie wody, to ktoś zostawał uzdrowiony. Wiele jest sytuacji, kiedy Jezus szedł dokładnie pod prąd i tak samo się dzieje dzisiaj. Kiedy słyszysz życie, słowo, które ma moc zmienić twoje życie, to zazwyczaj ono napotyka w nas opór w postaci tego, że my to znamy inaczej. To nie tak powinno być, to nie tak powinno się odbyć, to się, Panie Jezu, powinno w ten sposób odbyć albo w tamten sposób. Jesteśmy mistrzami w pisaniu scenariusza dla Boga, ale Bóg się z tego uśmiecha tylko i mówi: ale ja mam dla ciebie słowo, idź za nim. Werset 5.
A Szymon odpowiadając mu, mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc, nic nie schwytaliśmy, ale na Twoje słowo. I to jest ten klucz, który chciałem tutaj położyć przed wami. To jest to słowo zapisane tutaj w tym piątym wersecie, które mówi, ale na Twoje słowo. Ale. Moja rzeczywistość jest inna. Ja znam to, co powinienem robić. Ja już 1000 razy to robiłem. Ja już zarzucałem sieci. Ja już wykonałem wiele połowów. Ale na Twoje słowo zrobię coś, co z punktu widzenia praktycznego jest kompletnie nie w parze. Muszę złamać swoją cielesność, muszę złamać swoje doświadczenia do tej pory i wykonam to, co mówi Twoje słowo, aby doznać zmiany rzeczywistości. On był zmęczony po nocce. Wiele z nas pewnie wie, co to jest praca w nocy. Kiedy przychodzisz nad ranem, musisz zacząć funkcjonować, jeszcze sieci wypłukać i nagle słyszysz słowo, ale wracaj tam na tą łódkę, idź. No to wiecie, co w człowieku się może. Kiedyś pracowałem na nockach, także jak rano przychodziłem, no to byłem bardzo agresywny, gdyby mi się nie pozwolono położyć spać. Człowiek jest zmęczony, jest wyeksploatowany i słyszysz słowo, które zburzy twój porządek, które wyrywa cię z miejsca komfortu. Musisz powtórzyć tą twoją czynność. Ale na twoje słowo. Także tu następuje konfrontacja rzeczywistości i słowa. I w zależności na to, w zależności na co patrzymy, takie owoce nam się urodzą. Tutaj pastor powiedział, że jest prawo siewu i żęcia. I to prawo funkcjonuje setki lat, żeby nie powiedzieć tysiące. Jeżeli zasiejesz w rzeczywistość duchową, to ta rzeczywistość duchowa ma wpływ, może mieć wpływ na twoją rzeczywistość cielesną. Ale jeżeli zasiejesz rzeczywistość cielesną, to ona nie będzie miała żadnego wpływu na duchową. W Ewangelii, przepraszam, w liście do Jakuba, w pierwszym rozdziale 22-25 czytamy takie słowa. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Więc tu jest to słowo, bądźcie wykonawcami, a nie tylko słuchaczami. My słuchamy mnóstwo słowa. Ktoś nawet powiedział, że jesteśmy ludzie albo chrześcijanie XXI wieku są przewitaminizowani Słowem Bożym. Tak, bo słuchamy, oglądamy, w zasadzie gdziekolwiek coś odpalimy w internecie, w telewizji jakiejś chrześcijańskiej, na różnych tam forach, mediach, możemy się karmić Słowem Bożym. Ale jeżeli będziemy tylko słuchaczami, to słowo nie zmieni naszej rzeczywistości. Więc Jakub pisze tak, bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Kiedy słuchasz słowa, a nie wykonujesz, to oszukujesz samego siebie. Oszukujesz w ten sposób, że myślisz, że funkcjonujesz w rzeczywistości Bożej, a tak naprawdę w rzeczywistości cielesnej. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przegląda się w swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się i odszedł i zaraz zapomniał, jak to wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie szczęśliwy. Jeżeli jesteś nie tylko słuchaczem, ale wykonawcą dzieła, tu jest napisane, Jakub pisze, że jesteś twórcą dzieła i w swoim działaniu będziesz szczęśliwy. To znaczy, że przyniesie to owoc. To znaczy, że wyda to owoc. To znaczy, że ten owoc może być stukrotny. To znaczy, że ten owoc może być pomnożony. To znaczy, że ten owoc może dotykać różnych aspektów twojego życia. Nie tylko zbawienia, ale życia już tutaj. Że on może dotykać zdrowia, że ten owoc może dotykać zaopatrzenia, że on może dotykać finansów, że on może dotykać relacji, że on może dotykać pokoju, który masz lub nie masz. Słowo bez zastosowania niestety pozostaje literą, ale kiedy nadamy mu kierunek dla swojego życia do wewnątrz, to ma potężną moc, która będzie kreowała rzeczywistość, zmieniała tą rzeczywistość. Wracając do tekstu z Ewangelii Łukasza, werset 6, a kiedy to uczynili, uwięzili wielkie mnóstwo ryb, więc ich sieci się rozdzielały. Szymon, który był rybakiem od dziada z pradziada, pokoleniowo, pewnie miał 1000
wymówek, żeby tego nie zrobić. Miał 1000 różnych aspektów. Panie, to nie czas. Panie, jestem zmęczony. Panie, dopiero żeśmy wrócili. Całą noc żeśmy łowili. Nic z tego nie wyszło. Jaki to ma sens? Panie, nawet nie mam kogo zabrać, żeby mi pomógł. Panie, naprawdę całą noc ciężko pracowałem. Panie, ale mam rodzinę do wykarmienia. Panie, ale muszę się udać do domu, bo czekają tam na mnie dzieci, którym i tak nie mam co zanieść. Panie, Panie, Panie i Panie. A Bóg mówi, ale zrób coś ze względu na moje słowo. Odsuń racjonalny rozum, odsuń twoje doświadczenia, choć one są prawdziwe i postaw akcent, postaw nogę na moim słowie, bo to przynosi życie i pomnożenie dla twojego życia. Szymon poznał przestrzeń działania, której do tej pory nie doświadczył. Są rzeczy, o których nam się jeszcze nie śniło. Pomimo, że chodzimy z Bogiem wiele lat, pomimo, że być może od dzieciństwa znamy Słowo Boże i pomimo, że Bóg jest stale w naszym życiu i towarzyszy, On ma dla ciebie i dla mnie więcej. I są przestrzenie życia, o której nam się nie śniło, jak mogą wyglądać, kiedy Boże Słowo zacznie wykonywać w nich zmiany. Ja mam sam wiele takich przestrzeni, chociaż od 30 paru lat jestem człowiekiem wierzącym, ale wierzę, że Bóg mnie będzie zaskakiwał i co więcej, oczekuję tego, że On mnie będzie zaskakiwał, bo ja chcę być każdego dnia bliżej Niego. I chociaż czasami wymaga to łamania mojej cielesności, chociaż czasami wymaga to łamania stereotypów i rzeczy, które wiem, które znam, wiem, że On ma dla mnie najlepsze rzeczy. Tą przestrzeń działania, tą przestrzeń do zmian porusza dla mojego życia Boże Słowo. I to samo stało się w życiu Szymona, kiedy ze względu na Słowo Jezusa przyszła zmiana do jego całego życia. Kiedy słuchamy z wiarą, przyjdzie ponadnaturalne doświadczenie. Szymon słuchał z wiarą. Musiał słuchać z wiarą, dlatego że miał takie owoce. Nie ma innej możliwości. I przyszło ponadnaturalne doświadczenie. Uwierzył Bożemu Słowu. Rzucił tą sieć, chociaż racjonalnie to nie miało sensu. Ale z ponadnaturalnego doświadczenia przyjdzie siła, żeby podążać za Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, naocznie żeśmy dowiedzieli się, za kim idziemy. Kiedy Szymon rozpoczął się to poranne zwiastowanie, nazwijmy to tak, nad jeziorem, widział jakiegoś nauczyciela, widział kogoś, kto głosi Boże Słowo, ale kiedy już poszedł za Jezusem, to tam powiedział, Panie, pójdę za Tobą. Zmieniła się osobowość dla niego. Rozpoznał w nim, w Jezusie, Pana i Mesjasza, który miał przyjść. Więc widzimy też, że Szymon był świadkiem pomnożenia i obfitości według standardów nieba. I to jest ciekawe, bo jest taka pokusa, kiedy Szymon przypłynął z tą łodzią, w zasadzie z dwoma łodziami pełnymi ryb, no jest taka pokusa, że powie, o Panie, ale biznes żeśmy zrobili. Ta łódź jest pełna, nawet dwie łodzie. Tych ryb jest tak mnóstwo, no może zróbmy jakiś układ, Ty mi będziesz napełniał łodzie, ja będę ci płacił dziesięcinę albo będę dawał coś tam więcej na twoją służbę i możemy zrobić, przecież to będzie z pomnożeniem dla Bożego Królestwa, tak? Będą środki z tych ryb, będziemy sprzedawać na targu, coś tam będę ci wpłacał, twoja służba będzie się mogła rozwijać, wiesz, będziesz miał środki. Kiedy doznajesz ponadnaturalnego pomnożenia w dziedzinie finansów, musisz być bardzo ostrożny, aby to finanse i pieniądze nie przejęły kontroli nad tobą, ale wręcz odwrotnie, aby to, co zostało pomnożone, mogło być używane na budowanie Bożego Królestwa. Amen? I Szymon zdał tą próbę, bo nie skierował swojego wzroku na to, co było w tych... On zobaczył ten cud, ale on nie skierował na wartość materialną, ile tam tych ryb wyszło, a było ich ogromnie i dwie pełne łodzie i pewnie można za to było duży czas żyć i utrzymać wiele, wiele, wiele ludzi, ale skierował na coś innego swój wzrok.
On skierował na dawcę, na tego, który to wykonał. Zatem 7-8 werset mówi tak. Zatem skinęli towarzyszom w drugiej łodzi, aby im przybyli na pomoc i przybyli oraz napełnili obie łodzie tak, żeby ich nie pogrążać. A Szymon Piotr, gdy to zobaczył, przypadł do kolan Jezusa i powiedział: oddal się ode mnie, bo jestem grzesznym mężczyzną, Panie. Więc kiedy Szymon nie spojrzał na rękę Jezusa, ale spojrzał na jego twarz, to zobaczył Boga i powiedział: Panie, odejdź ode mnie, oddal się ode mnie, bo jestem grzesznym mężczyzną. I ta relacja, która na początku zaczęła się jako relacja pozioma pomiędzy Szymonem i tym nauczycielem, który głosi słowo i używa mojej łodzi, stała się w pewnym momencie relacją pionową. Ty jesteś Panem, Ty jesteś na tronie, to ja muszę się cofnąć. To jest uznanie Twojej świętości, to jest uznanie Twojego namaszczenia, to jest uznanie Twojej boskości. To słowo Panie pokazuje relację, że Szymon już nie spotkał ciekawej osoby, że już Szymon nie spotkał intrygującego nauczyciela, ale spotkał znacznie kogoś większego, tego, o którym słyszał, że ma przyjść Mesjasza. Więc my musimy rozpoznać, skąd przychodzi słowo. Bo kiedy rozpoznajemy, że to Ty mówisz do mnie, Panie, to będzie się we mnie budowała motywacja, aby się uchwycić tego słowa. Bo to słowo, tak jak powiedziałem wcześniej, często może być pod prąd naszego życia. Kiedy nie wiemy, skąd pochodzi, kiedy to słowo jest jako wiele słów, które są rozpylane, to rozum mówi: no dobrze, dzisiaj słyszysz to, jutro słyszysz to, ten kaznodzieja powiedział to, ale inny przyszedł, powiedział inaczej. I wiecie, jest duża konkurencja w tym, co jest głoszone. Ale dla swojego życia, kiedy rozpoznasz, Panie, że to jest Twój głos personalnie dla mnie i chwycę to słowo i biorę go, to takie słowo ma moc zmienienia mojego życia. I kiedy Jezus też był w Getsemane, w ogrodzie, On też miał dylemat, kogo słuchać? Czy siebie, czy woli Ojca? I modlił się w swojej modlitwie i tam wypowiedział te słynne słowa, które każdy też z nas zna: nie jak ja chcę, Ojcze, ale jak Ty. Czyli była w nim myśl, że jeżeli jest ten kielich, może mnie minąć, to może nie byłoby dobrze, to może byłoby dobrze, żeby mnie minął. Była ta myśl, on był człowiekiem, pokusy i tak dalej też przychodziły na Jezusa, ale postawił na to nie to, co ja, ale to, co Ty, Ojcze. A więc podkreślam po raz kolejny słowa, które nie ze względu na Twoje słowo. W Ewangelii Łukasza czytamy 6 rozdział, 46 werset, takie słowo: dlaczego wołacie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? I to jest pełne zdziwienia słowa wypowiedziane przez Jezusa, które mówi: dlaczego zwracacie się do mnie, Panie, ale nie stosujecie tego, co mówię? Jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Dlaczego wołacie do mnie, Panie, w swoich modlitwach? Dlaczego wołacie do mnie, Panie, w swoim uwielbieniu? Dlaczego wołacie do mnie, Panie, w czasie jakiejś intymnej relacji z Tobą, ale nie wypełniacie tego, co mówię? To nie zaprowadzi Was nigdzie do dobrego miejsca, tylko do frustracji, bo po jakimś czasie powiesz: no tak, ale słowo nie działa. No tyle tego słowa jest, tyle różnych rzeczy, ale ono nie działa. Dlatego, że nie wpuszczamy go do wewnątrz, nie pozwalamy mu na zmianę naszego wnętrza, która pociąga za sobą zmianę rzeczywistości, w której żyjemy. A więc dlaczego do mnie wołacie, Panie? Jezus się dziwi. Zbawienie to jest jednorazowy akt, który każdy z nas przeżył. Ale droga za Jezusem opiera się na słuchaniu Jego słowa i wykonywaniu. Na słuchaniu Jego słowa i wprowadzaniu we własnym życiem. Bo inaczej to nie ma sensu. Świadomość świętości Boga ustawia nas w odpowiedniej pozycji przed Nim samym. Kiedy rozpoznajemy autora słowa do swojego życia, Ducha Świętego, mówimy: Panie, ale to Ty mówisz, ze względu na Twoje słowo będę to wykonywał. To jest ta perspektywa, o której pastor mówił z góry.
nie z dołu. Perspektywa Słowa Bożego, perspektywa nieba, a nie perspektywa naszej cielesności. W wersecie 9-10 naszego tekstu czytamy tak, bo ogarnął go strach oraz wszystkich, co byli z nim z powodu połowy ryb, których złapali. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Potem Jezus powiedział do Szymona, nie bój się, od tego czasu będziesz tym, który żywcem bierze ludzi w niewolę. I tutaj zaczynają te słowa się, bo ogarnął go strach. Ale chcę powiedzieć, to nie był strach, który my rozumiemy jako strach. Strach oddala nas od Boga. To była bojaźń Boża, która przyciąga i uświadamia świętość tego, z czym mamy do czynienia. Kiedy Mojżesz był na pustyni i zobaczył gorący krzak, to Bóg mu powiedział, zdejmuj te swoje sandały, bo stoisz na ziemi świętej. W wielu miejscach Boży ludzie, kiedy zderzali się z nadnaturalną, rzeczywistą obecnością Boga, padali na kolanach, padali na swoje kolana prawie jak martwi. Poczucie Bożej świętości to nie jest strach, który ma nas odsuwać od Boga. Strach w sensie ludzkim, ten strach, o którym my myślimy, że czegoś się boimy, to jest coś, co zwiększa dystans między nami a Bogiem. Ale bojaźń Boża, Psalm 111 mówi coś takiego, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Początkiem. To jest miejsce startowe. Kiedy masz bojaźń do Jego słowa, kiedy masz bojaźń do Jego obecności, do Jego świętości. Wiecie, to jest bardzo trudne, bo z drugiej strony Bóg jest naszym Ojcem. I my jak gdyby wybieramy sobie to, albo traktujemy Boga jako Abba, Ojcze, fajny tatuśku i to jest prawda, bo On taki jest, ale zapominamy wtedy o Jego świętości, o tym takiej bojaźni, kiedy stoimy przed Jego obliczem. Albo znowu z drugiej strony, kiedy mamy tak wielką bojaźń, że nie jesteśmy w stanie dojść do tej relacji ojcowskiej. Musimy to mieć w swojej pamięci, że obie relacje są równoległe i obie relacje są prawidłowe. Zarówno relacja ojcowska, Abba, Ojcze, Tatusiu, kochany, najbliższy, ciepły, miły i święty Boże, jedna i druga relacja musi iść koło siebie. Więc to nie strach, lecz bojaźń Boża. Stan czasem taki w uwielbieniu, kiedy wchodzimy, kiedy Kościół uwielbia, kiedy intensywnie uwielbia, kiedy wprowadza nas w pieśni, które są modlitwą, kiedy dochodzimy do miejsca najświętszego w naszym uwielbieniu i w naszej modlitwie. Są takie momenty, nieraz tutaj też doświadczaliśmy tego, że w zasadzie musimy się zatrzymać i nawet nie jesteśmy w stanie dalej śpiewać, leci tylko jakiś podkład muzyczny, bo mamy świadomość, że Jego świętość dotyka naszego ciała. Więc nasza aktywność, aha, tutaj jeszcze mamy też napisane w tym 10 wersecie, że także Jakuba i Jana, syna Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona, potem Jezus powiedział do nich, nie bój się, od tego czasu będziesz tym, który będzie łowił ryby. Jezus powołał za jednym razem nie tylko Szymona, ale współpracowników. I to jest cudowne, że kiedy Boże Słowo ma do nas dojście, kiedy Boże Słowo ma w nas przestrzeń działania, ono dotyka nie tylko nas, ale całe nasze domostwo. Boże Słowo mówi, że będziesz zbawiony nie tylko ty, ale cały twój dom. Więc nie tylko my, kiedy jesteśmy posłuszni, przybliżamy się do Boga, ale przybliża się do Boga całe nasze domostwo, jestestwo tych ludzi, którzy są z nami. Czy to jest dom, czy to mogą być jacyś bliscy ludzie w relacji, czy to mogą być nawet i pracownicy, jakkolwiek. Oni wszyscy poszli, dlatego że byli świadkiem, widzieli to, co się wydarzyło. Dlatego, że byli z Szymonem, dlatego, że widzieli to, co robi Szymon, dlatego, że widzieli, słyszeli te słowa, które były skierowane do Szymona. Oni poszli także za tym. Więc nasze oddziaływanie Boga przez nas nie ogranicza się tylko do nas, ale do całego naszego domostwa. To też warto pamiętać o tym. Te zasoby, to objawienie Bożego Słowa, które my mamy w swoim życiu, nie mamy tylko dla siebie.
Możemy się z nimi właśnie dzielić. Przekazujemy je naszym dzieciom duchowym, naszym najbliższym, ale także i następnym pokoleniom. Kiedy spojrzymy na Kościół, to już kolejne pokolenie, mówię teraz do młodych ludzi, którzy są w tym Kościele, już kolejne pokolenie może być błogosławione tym, co starsi, my starsi i jeszcze starsi przeżyli z Bogiem. Tak? I zawsze wolą Boga jest to, aby to młodsze pokolenie, to nowsze pokolenie poszło jeszcze dalej. I tak to jest od czasów reformacji. Tak? Kiedy reformacja wystartowała, to Luter nie odkrył wszystkich kart w Biblii. Każde następne pokolenie szło dalej, każde następne pokolenie doświadczało nowego objawienia. Ci, co tu byli w czwartek, to słuchali słowa, które króciutko się dzieliłem, że Mojżesz umarł. To są słowa powiedziane do Jozuego. I one mnie o tyle dotknęły, że Mojżesz, potężny Boży sługa, który był w bardzo bliskiej relacji i jest napisane, że więcej już nie było po nim takiego, który by oglądał Boga w twarz i Bóg się nie rozczula nad nim. On nie mówi, no to teraz Jozue, teraz wiesz, musisz z jego dziedzictwa czerpać, może mu jakiś pomnik wybudujesz, może jakąś książkę napiszemy. Ja nie mam nic przeciwko książkom, ale jest jeden krótki komunikat. Mojżesz umarł. Kropka, tam jest kropka. Nie ma żadnego... Tak sobie myślę, że Bóg był bardzo no, taki cierpki w emocjach, byśmy powiedzieli. Mojżesz umarł. Idź Jozue i rób dalej. Tak? Ty masz swoje zadanie. Mojżesz wykonał lub prawie wykonał. Mojżesz jest już ze mną. Mojżesz jest w Królestwie Bożym. Idź, bo jest teraz twoja zmiana. I ta zmiana pokoleniowa przychodzi tak samo w Kościele. Każdy z nas ma... Ci, co mają jakąś służbę, będą ją kiedyś przekazywali następnym, bo to pokolenie już dojrzewa, to pokolenie już pączkuje. Ono już jest przez Ducha Świętego obrabiane. Ci, którzy jeszcze niedawno byli na szkółkach niedzielnych, już dzisiaj siedzą za kamerami, już prowadzą, już robią rzeczy, które nawet nam się, starszym, w głowie nie mieszczą. I to jest cudowne, że Bóg posługuje się kolejnymi pokoleniami. A więc te słowa, Mojżesz umarł, Jozue, tylko się nie bój, tylko bierz ten lud i przechodź przez Jordan, jest zachętą dla każdego z nas, abyśmy to, co mamy, jak najbardziej popychali w stronę młodego pokolenia, najbardziej ich wyposażali, bo nasza służba się kiedyś skończy, ale służba Kościoła będzie trwała, aż przyjdzie Pan Jezus. Amen. Więc werset 11. Więc kiedy doprowadzili do łodzie do brzegu, wszystko opuścili i poszli za nim. I znowu jest słowo, które kiedy czytamy, może nas postawić w takiej niezręcznej, może zastanowić się, czy to aby jest dla mnie, bo tu jest napisane, wszystko opuścili. Ja ci chcę powiedzieć, że Jezus nie jest Jezusem, który zabiera. On zamienia. On zamienia stare życie na nowe życie. On zamienia to, co miałeś, na rzeczy, które On ci chce dać. I twoje ręce nie pozostaną puste. Twoje ręce nie pozostaną z tym, co miałeś, tylko dostaniesz coś o dużo większej wartości. Tylko jest jedna ważna rzecz, że żeby dostać rzeczy od Jezusa, dostać rzeczy o nowej wartości, my musimy oddać stare rzeczy. Nie da się, trzymając starych rzeczy, jeszcze wyciągnąć kolejną rękę. I to dotyczyło też właśnie Mojżesza i Jozue. Dlatego Bóg położył tam kropkę. Mojżesz umarł, Jozue. Pomimo, że on był jego mentorem, nauczycielem i tak dalej, Jozue miał wszystkie aspekty do tego, aby czcić dorobek swojego nauczyciela. Ale musiał zamknąć pewien rozdział, żeby otworzyć nowy rozdział. Więc kiedy czytamy, że wszystko opuścili i poszli za nim, to nie znaczy, że oni się wyzbyli wszystkiego. To znaczy, że zamienili realność światową na realność Bożego Królestwa tutaj na ziemi. To znaczy, że zamienili zaopatrzenie swoich rąk na zaopatrzenie Bożego Królestwa, które tutaj na ziemi mogło funkcjonować. I zresztą widzimy to w życiu Szymona Piotra. Był rybakiem, stał się apostołem. Czy jemu cokolwiek zabrakło? Czy nie był zaopatrzony? Czy nie był jak gdyby zaopatrzony w to wszystko, co mu potrzeba było do życia?
To była nowa rzeczywistość. On wszedł w tą rzeczywistość z czystą kartą. On nie wiedział, co jest przed nim. Nie było szkoły apostołów. No to zrobimy tu teraz krótkie przeszkolenie, żebyście wiedzieli, byłeś rybakiem, no to wiesz, no od teraz będziesz robił to, to, to i taka będzie gratyfikacja. On poszedł na Boże Słowo ze względu na Twoje Słowo. I kiedy tak... Patrzymy na jego, na drogę Szymona Piotra, który z rybaka stał się apostołem. Musimy też być świadomi jednej takiej prawdy, która będzie dotykała nas samych, że pójście za Bogiem, pójście na za Jezusem nie zawsze ustrzeże nas od jakichś upadków. I to jest wliczone w tą drogę. I czytamy potem, czy znamy w ogóle z historii właśnie Szymona Piotra, kiedy jemu też się upadki zdarzyły i to takie dość konkretne, tak? Jezus powiedział, zganił go w jednym momencie, ale zauważcie, że on go zganił w miłości. To nie było zganienie, że Piotr się wtedy musiał obrazić i przez 2 tygodnie na przykład go nie znał i chodził inną ścieżką. On od razu się zreflektował, a Jezus to uczynił z miłości, chociaż słowa, które wypowiedział, były ostre. Ale one nie były wypowiedziane wprost do Szymona Piotra, one były wypowiedziane odejdź ode mnie szatanie, dlatego że to szatańska moc podsunęła Szymonowi takie myśli. Kiedy zresztą Jezus był uwięziony, nie odbyło się lepiej, trzykrotnie kur się zapiał, a Szymon się zaparł. Więc niech poziom naszych porażek nie będzie tym, co odsuwa nas od bliskości Pana. Kiedy jesteś w miejscu porażki, to z powrotem do bliskości Jezusa dzieli cię dystans jednej modlitwy. Jednej pokutnej modlitwy, która przybliża z powrotem relację, którą miałeś. Bo to nie ze strony Boga, nie ze strony Jezusa jest problem, tylko z naszej. Więc miejsce, w którym otrzeźwiejemy z naszej porażki, to jest miejsce jednej krótkiej modlitwy, kiedy możemy z powrotem być blisko Niego. Zagrożeniem jest to, że porażka może u nas tak napęcznieć, że będziemy się od Boga odsuwać. I tak jak było w przypowieści o synu marnotrawnym, w tym początkowym etapie, on uciekał od Boga. Kiedy już wszystko tam spieniężył, zmarnotrawił, trafił do świń i tak dalej. Dopiero musiał przyjść moment, kiedy lampka zajaśniała mu w głowie, wrócę do ojca. Ale ten czas wcale nie musiał tam być spędzony z tymi świniami. On to mógł zrobić w jednym momencie, wrócić do ojca, dlatego że ojciec codziennie wychodził i go wyglądał. I czas spędzony ze świniami, z tym pokarmem, był tylko i wyłącznie jego decyzją. Więc nawet porażka nie może nas, nie powinna nas wybijać z bliskości z Jezusem, dlatego że Bóg jest Ojcem dzieci, a nie Ojcem porażek. Amen? Bóg jest Ojcem dzieci, nie jest Ojcem porażek, a my nie jesteśmy chodzącymi porażkami, tylko jesteśmy Bożymi dziećmi. I to jest tożsamość. To jest tożsamość, którą chcę sobie wbijać każdy dzień w głowę, aby nawet kiedy mi się ta porażka zdarza, nie była ona destrukcyjna i nie była jakimś drogowskazem w drugą stronę mojego życia, ale ten drogowskaz musi być przez Boże Słowo. Więc ta fraza ze względu na Twoje Słowo powinna działać w każdej dziedzinie swego życia. My czytamy tutaj o słowie, które było wypowiedziane do Szymona, ale ta księga zawiera setki lub tysiące błogosławieństw wypowiedzianych przez Boga dla naszego życia. Pytanie, na ile te słowa będziemy chcieli wziąć i wpuścić głęboko do siebie i powiedzieć ze względu na Twoje słowo, ja staję na gruncie tych obietnic. Bo każdy z nas przyjmuje, że zmianę naszego życia, bo nawróciliśmy się i to jest cudowne, i to jest fakt, ale to słowo chce nas obrabiać dalej. To słowo chce wchodzić w nasze relacje, to słowo chce wchodzić w nasze domy,
to słowo chce wchodzić w nasze życie, w nasz sposób prowadzenia interesów, w nasz sposób pracowania, w nasz sposób może traktowania pracowników, jakkolwiek. Nie ma dziedziny życia, do której nie są skierowane Boże obietnice dla ciebie i dla mnie. Amen? I kiedy bierzemy to słowo i wpuszczamy i pozwalamy mu działać, to ono daje siłę do tego, że my swoje kierunki, swoje decyzje możemy nakierować w stronę Boga. Kiedy to słowo nas mija, bo uważamy, fajnie, jestem zbawiony, ale biznes to jest mój biznes, relacje to są moje relacje, tu Cię nie wpuszczę, Boże, tu Cię nie wpuszczę i tam Cię nie wpuszczę, to te sfery będą niestety pozbawione Bożej rzeczywistości. Ponieważ to Ty, Panie, mówisz, to ja uznaję, biorę do siebie i idę za tym. I szukam realności wykonania się tych słów. Kiedy chwytasz obietnicę Bożą, kiedy zaczynasz ją wyznawać, to uznajesz, że to ona jest prawdą, a nie to, co widzą nasze oczy. I to jest trudne. Ale kiedy Bóg widzi taki poziom wiary, to wtedy realność naszego życia zmienia się. My wiele tutaj modlimy się o chorych, wiele było tych sytuacji. Dzisiaj, chwała Bogu, możemy widzieć wypełnienie wiele z nich. Ale trudno było na początku stanąć, kiedy ktoś leży w tragicznym stanie w łóżku, czy znajduje się w tragicznej sytuacji. Trudno było stanie i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za obietnicę, że jestem wyleczony Twoimi sieńcami i ranami. I dziękuję Ci, że Twoje słowo o tym mówi. I dziękuję Ci w sytuacji, kiedy nie widzę jeszcze urzeczywistnienia. Ale kiedy wyznaję z wiarą to, co mówi Boże Słowo, to rzeczywistość musi się zacząć poddawać. Dlatego, że Bóg jest Bogiem rzeczywistości. Amen? Kochani, więc zakończę to tylko słowami zapisanymi w Ewangelii Jana jeszcze, 10 rozdział, 27 werset. Znowu słowa, które są bardzo znane i każdy z nas je z zamkniętymi oczami może cytować. Ale moje owce słuchają mojego głosu. I to prawda. Ja je znam, ale one idą za mną. Kiedy słuchasz Bożego głosu, ale nie idziesz za słowem, które mówi, bo mówi, to tożsamość owiec Bożych jest pod mocnym znakiem zapytania. Owce słuchają mojego głosu i to nam łatwo przychodzi, a one idą za mną. Muszę skierować swoje kroki za Bożym Słowem, muszę je wprowadzić w czyn i muszę uznać rzeczywistość Bożego Słowa za wyższą od rzeczywistości, która fizycznie jeszcze z naciskiem mówię, jeszcze mnie dotyka. Więc tak jak Bóg powiedział do Jozuego, postaw swoje stopy na tam, gdzie postawisz swoje stopy, tam będzie ten grunt do ciebie należał. Ja to sparafrazuję, powiem, postaw swoje stopy na obietnicach Bożych, zacznij je wyznawać, a one zaczną żyć i one zaczną pracować i one zaczną być realne w twoim i w moim życiu. Amen? Kochani, tym się chciałem podzielić, bo to było takie słowo, które ostatnio bardzo mnie dotykało i wierzę, że weźmiecie z tego coś, zapamiętajcie tą frazę główną ze względu na Twoje słowo. Nie ze względu na to, co widzę, bo widzę różne rzeczy, widzę tragedie na świecie, widzę wojny na świecie, widzę kryzysy na świecie, widzę choroby na świecie, ale ze względu na to, że Bóg jest Bogiem dobrym dla swojego życia, ja będę wyznawał, że to mnie nie spotka, tak jak mówi Psalm 91. Niech was Bóg błogosławi. Ojcze, dziękuję Ci za to słowo, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który jest dobry dla naszego życia i który przygotował cudowne obietnice. Ja się modlę, abyśmy jako Kościół, ale też każdy indywidualnie, każdy, kto słucha tego przesłania, mogli wejść, Panie, w realność Bożych obietnic. Ja Ci dziękuję, że to Boża obietnica kreuje rzeczywistość, a nie to, co widzą moje oczy. Duchu Święty, ja się modlę o taki poziom wiary, który będzie wzrastał i wprowadzał w prawdę obietnice Twojego słowa. Panie, dziękuję Ci, że one są na każdy dzień. Ja Ci dziękuję, że one są na każdą dziedzinę i one dotyczą mnie tu i teraz. I ja jestem, Panie, biorcą tych obietnic ze względu na to, że jestem Twoim Bożym dzieckiem. Gdziekolwiek byłem, Panie, gdziekolwiek szedłem, dzisiaj kieruję swój wzrok, Panie, w stronę tego, co Ty mówisz, Duchu Święty, do mnie. I modlę się, aby to słowo, które dzisiaj głosiłem,
musieliśmy, które mogliśmy czytać, mogło wydać obfity owoc dla naszego życia, dla naszego Kościoła, dla naszego kraju i dla całej tej sytuacji. A pozwól skierować mój wzrok na Twoje obietnice, abym widział realność Twojego Bożego Królestwa. Kiedy będziemy wychodzić, Panie, na tą górę i patrzeć, Panie, aby to, co jest rzeczywistością fizyczną, było daleko oddalone. Ja wiem, że ona jest prawdziwa, ale Twoje słowo ma moc zmieniania tej rzeczywistości i kreowania nowego poziomu wiary dla mojego życia w imieniu Jezusa. Amen.